Dzień dobry, witam Państwa w piątek 3 czerwca ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W ostatnim dniu tygodnia powiemy m.in. o kilku propozycjach na weekend, zbliżającej się Industriadzie oraz gliwickich palmach zdobiących sąsiadujące miasto. Jak co roku prezentowanie dziedzictwa regionu śląskiego zrzesza pasjonatów nie tylko techniki, ale każdego, kto chciałby przenieść się w świat dawnych zakładów przemysłowych. Industriada to ponad 40 przemysłowych zabytków, 27 miast i prawie 400 w większości bezpłatnych atrakcji. Siódme święto szlakiem zabytków techniki województwa śląskiego, które w tym roku odbędzie się 11 czerwca, upływać będzie pod hasłem Przemysłowe Legendy. Atrakcje czekać będą na uczestników m.in. na terenie radiostacji, w Muzeum Techniki Sanitarnej czy Starej Fabryce Drutu. Każdy uczestnik imprezy będzie mieć również niepowtarzalną okazję napić się legendarnej wody z sokiem z saturatora. Gliwickie palmy od wczoraj zdobią stolicę województwa. 4-5-metrowe rośliny w czwartek zostały przewiezione do Katowic i stanęły w okolicy sztucznej rzeki Rawy po północnej stronie Nowego Rynku. Ważące ponad tonę palmy po raz pierwszy zostały sprowadzone do Gliwic już w 1924 roku na wielką wystawę roślin egzotycznych. Z nasion tamtych okazów udało się wyhodować te, które podziwiamy obecnie. Ze względów klimatycznych na katowickim rynku pozostaną najwyżej do końca września. Gliwiccy strażnicy wsiedli na rowery, aby pilnować porządku tam, gdzie patrol zmotoryzowany lub pieszy nie dociera. Dzięki tym pojazdom mają być skuteczniejsi przy wyłapywaniu osób spożywających alkohol w miejscach publicznych, zaśmiecaniu natury czy zakłócaniu porządku publicznego. Rowerowy patrol zwiększy ponadto dostępność strażników dla mieszkańców, a oznakowane pojazdy i umundurowanie pomoże w ich rozpoznaniu. O sobotnim festynie rodzinnym na osiedlu Obrońców Pokoju już informowaliśmy. Tego samego dnia, z okazji niedawnego Dnia Dziecka, odbędzie się również festyn na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach, połączony z konsultacjami prowadzonymi przez specjalistów z Centrum Terapeutycznego. Na przybyłych czekać będą konkursy plastyczne, gry i zabawy dla najmłodszych, a ponadto nie zabraknie słodkiej kawiarenki. Chętnych do spędzania czasu na świeżym powietrzu organizatorzy zapraszają od godziny 10 do 14. Trwają jeszcze zapisy na niedzielny bieg uliczny. Siódma edycja w tym roku poprowadzi z osiedla Kopernika do gliwickiej radiostacji i z powrotem. W głównym biegu, którego trasa wynosi 10 km, udział mogą wziąć pełnoletni biegacze. Dla młodszych uczestników również przygotowano odpowiednie dystanse. Licealiści oraz gimnazjaliści sprawdzą swoich sił na trasie 1600 i 1100 metrów. Uczniowie klas podstawowych pobiegną trasę liczącą 900 metrów i 400, a ci najmłodsi pokonają symboliczne 200 metrów. Nasza relacja z tego wydarzenia już we wtorek w gliwickim przeglądzie sportowym. Wszystkim uczestnikom biegu życzymy powodzenia. Zapraszam serdecznie na siódmy już gliwicki bieg uliczny pod patronatem prezydenta miasta Gliwice. Obecnemu biegowi będą przyświecały dwa cele. Jeden to oczywiście krzewienie kultury fizycznej, a drugim jest cel charytatywny. Wraz z Fundacją Różyczka zbieramy w tym roku pieniążki dla małej Ani. Bieg odbędzie się w najbliższą niedzielę, to jest 5 czerwca. Zaczynamy o godzinie 9.30 od biegu VIP-ów. O godzinie 10.00 odbędzie się bieg główny na 10 km z osiedla Kopernika do radiostacji z powrotem. Od godziny 11.30 rozpoczną się na kąpielisku biegi dla przedszkolaków i młodzieży. Więcej informacji na stronach internetowych. Zapraszamy serdecznie. Dziś to już wszystkie informacje, jakie w tym wydaniu przygotowała dla Państwa nasza redakcja. Można oglądać nas w sieci kablowej Imperium Telekom, w internecie na stronie tvimperium.pl, a także w mediach społecznościowych. W związku ze zbliżającymi się dużymi krokami Mistrzostwami Europy w piłce nożnej, przypominam, że będzie można je oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom. Zainteresowanych mistrzowską ofertą piłkarską zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Abonenta pod numerem 32 301 4000. Za chwilę prognoza pogody na sobotę, a ja zapraszam na kolejny serwis w poniedziałek o stałej porze. Dziękuję za uwagę i życzę dobrego weekendu.